Joanna Moro jest naszą nową miłością, naszą nową blondynką. Jest bardzo dobrą aktorką i myślę, że w tej chwili, no, półtora dnia mam ze sobą, że ona weszła tę postać. To będzie inna blondynka, dojrzalsza, bardziej świadoma, ale także tym razem i scenariusz jest właśnie dla kogoś, kto już w tych majakach osiadł? No, jak na razie jest bardzo dobrze. Mamy drugi dzień. Wczoraj była mała trema, jak przyjmie mnie ekipa, jak będzie wyglądała praca, ale praca nam poszła bardzo dobrze, ekipa jest miła. Myślę, że teraz najbardziej mi zależy na tym, żeby właśnie wejść już w zgraną grupę. Wczoraj miałam sceny z Piotrem Gąsowskim, z Michałem Lesieniem, dzisiaj mam sceny z Ewą Buchak, z panią Dorotą Pomykałą, więc mam nadzieję, że nie popsuję im tego. Scenariusz jest ciekawy, scenariusz jest inny niż do tej pory ja miałam okazję grać. Ja lubię jak zawsze, jak bohaterowie mają problemy i z tymi problemami walczą, więc to jest wtedy ciekawe, kiedy aktor ma coś do przekazania nie tylko w słowach, ale gdzieś tam też wewnątrz, więc to jest to drugie dno i wtedy jest fajnie. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania trzeciej serii Blondynki, będzie naprawdę ciekawie, będzie troszkę inaczej, a mimo to będzie po staremu fajnie.